18 z 3 minutami. Dzisiaj zapraszamy Państwa na wykład pod tytułem Arszenik, trucizna czy lek. Ponieważ znak zapytania, to domyślamy się, że pewnie pewne kontrowersje tutaj będą wyjaśniane. A to pojęcie arszenik na pewno jest Państwu doskonale znane, ale bardziej nam się negatywnie kojarzy pewnie z jakąś silną trucizną, którą możemy podtruć drugą osobę, prawda? Pewnie gdzieś tam w powieściach czy filmach kryminalnych pojawia się to pojęcie. Ale jednocześnie mamy zapytanie, czy aby to nie jest może substancja lecząca, leki. Przypominam się motto wyjęte z książki Tomasza Manna, Czarodziejska Góra. Utknąłem gdzieś pod koniec tej książki, nie dokończyłem, bo to kilkaset stron filozoficznych różnych rozważań. I tam jeden z bohaterów cierpiący na gruźlicę, leczący się w sanatorium Davos, zresztą rozmawiający z Hansem Kastorpem, bohaterem książki, wypowiada takie zdanie, że farmakologia i toksykologia to właściwie jedno i to samo. Bo to, co leczy, może zabijać, a trucizna w pewnych okolicznościach może okazać się być lekarstwem. No i pewnie o takich kontrowersjach tam dzisiaj związanych z arszenikiem pani doktor opowie, a dzisiejszy wykładowca to pani doktor Magdalena Izdebska z Katedry Histologii i Embriologii naszej uczelni. Zapraszamy na wykład. Bardzo proszę pani doktor. Witam Państwa serdecznie. Na wykładzie chciałabym przedstawić zagadnienia, kontrowersje związane z arszenikiem. Sama pracuję od kilku lat nad mechanizmem działania arszeniku na różne komórki nowotworowe, więc stąd propozycja mojego tematu. Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o trójtlenek arsenu, powszechnie nazywany arszenikiem, jest to związek nieorganiczny, który wygląda jak taki biały proszek, jakbyśmy sól rozsypali, oczywiście w temperaturze pokojowej. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, co nie było zbyt wygodne dla osób, które chciały dodać tego arszeniku do jakiegoś napoju. Natomiast bardzo dobrze rozpuszczalny jest w kwasie solnym. Nie ma wyczuwalnego zapachu i smaku, chociaż spotkałam się z artykułami, które zawierają informację, że arszenik jest troszeczkę słodkawy, ale powiem Państwu szczerze, że nie odważyłam się to nigdy spróbować, ponieważ jest silną trucizną. Taka dawka śmiertelna, gdzie człowiek umiera w ciągu kilku godzin, to jest w granicach 1 do 5 mg arszeniku na kilogram masy ciała. Arszenik występuje w naturze, występuje w postaci arsenitów, czyli rud arsenu, i można go otrzymywać poprzez prażenie tych właśnie rud arsenu. W postaci czystego, czyli tak zwanego białego arszeniku, czy białego arsenu, został on dopiero wykryty w VIII wieku naszej ery przez arabskich alchemików. W przyrodzie występuje w dwóch postaciach. W postaci żółtej, która jest połączona z siarczkiem, jest to trójtlenek arsenu, siarczek arsenu, i w postaci czerwonej, tutaj macie Państwo zaprezentowane, jak występuje to czerwona postać arsenu, jest to tak zwany realgar. Oraz białej, o której już Państwu powiedziałam, ale naturalnie taka biała forma arszeniku, trójtlenku arsenu, nie występuje. Jak miał zastosowanie? Ogólnie arszenik, wiadomo, że na początku była to silna trucizna, więc był wykorzystywany przede wszystkim w walce o władzę, tak? Czy o wpływy w danym państwie. Później szeroko rozwinięty przemysł z trójtlenkiem arsenu do wyrobu szkła, do wyrobu emali, do wyrobu farb, także jakoś konserwujący do skór i drewna, był używany w przemyśle. Jednak okazał się bardzo karcynogenny. Czyli te osoby, które pracowały z trójtlenkiem arsenu,
bardzo często zapadały na nowotwory. Dlatego też w 1956 roku okazało się, że musi ten związek być wycofany z przemysłu czy też z produkcji warg, emali, lakierów czy też szkła. Oczywiście był stosowany jako trucizna, jak już Państwu powiedziałam, niestety bardzo haniebna funkcja, czyli zabijanie płaców, ale również trucizna na gryzonie. Poza tym również działa owadobójczo. Był stosowany związek soli, metan, arsen, sodu, który bardzo często zapobiegał infekcjom, jeżeli chodzi o hodowlę winorośli. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na historię stomatologii, tam arsen ma duże zastosowanie. Dlatego, że był stosowany do niszczenia miazgi zębowej, jako środek uśmierzający ból, jako środek również bakteriobójczy. W starożytności panie depilowały sobie ciało trójtlenkiem arsenu. Nie wiem, jak długo przeżyły taką depilację, powiem szczerze. Nacierały się tym trójtlenkiem arsenu i te włosy im wypadały. No nic dziwnego, skoro jest to bardzo toksyczny związek. Poza tym jeszcze w XVIII wieku, wyobraźcie sobie Państwo, panie na dworach francuskich stosowały arsen jako taki puder, żeby mieć większą twarz, żeby ona była gładka i żeby było to lico było białe, to nacierały się tym trójtlenkiem arsenu lub też go jadły, co też prawdopodobnie było toksyczne. I nie wiem, czy dożyły późnej starości, stosując takie kosmetyki. Arsen również był stosowany do wywoływania poronień, co też budziło duże kontrowersje. Oczywiście trucizna. To wszyscy wiemy, że trójtlenek arsenu podawany do potraw jest ogromną trucizną. Wchłania się niestety również przez skórę i opary trójtlenku arsenu również są toksyczne. Już na początku arszenik jako trucizna stosował Caligula i Nero. Później w średniowieczu, w renesansie to był po prostu rozkwit. Wszyscy władcy padali jak muchy i nikt nie wiedział dlaczego. A okazało się, że podawano im do z reguły wina, czasami w soli, w cukrze był trójtlenek arsenu. Ten trójtlenek arsenu również, jak już Państwu powiedziałam, jest wchłaniany przez skórę i jest również wchłaniany przez drogi oddechowe. O czym przekonał się papież Klemens V, którego otruto, nie podając mu do potrawy arszeniku, ale nasączając knoty świec, jak on je zapalał, to opary z arszenikiem unosiły się w powietrzu, a on je po prostu wdychał. Natomiast król francuski Karol X, ten myślę, że to dopiero miał pecha, dlatego że bardzo lubił czytać książki. A jego mama stwierdziła, że paru osób się pozbędzie, więc nacierała papier, tak, strony książek trójtlenkiem arsenu. I on, jak je czytał, te wszystkie księgi, które były u nich w domu, to oczywiście wchłaniany był ten arszenik przez skórę. I on również niestety tego nie przeżył. Kolejną ofiarą arszeniku był prawdopodobnie Napoleon Bonaparte. Nikt tak naprawdę nie wiedział, dlaczego on umarł. Jednak przed śmiercią poprosił swoich przyjaciół, aby jeżeli umrze, pukle jego włosów dostały się do najbliższych mu osób. I taką jedną z osób był francuski lekarz, który dał te włosy do badania, do analizy. I okazało się, że one zawierają trójtlenek arsenu. Poza tym trójtlenek arsenu ma właściwości konserwujące, a ciało Napoleona Bonaparte prawdopodobnie przez kilkanaście lat było w stanie zupełnie nienaruszonym. Także to może również świadczyć o tym, że Napoleon Bonaparte został otruty trójtlenkiem arsenu. Objawy, jakie towarzyszą przy zatruciu. Są to typowe objawy z układu pokarmowego, więc tak naprawdę nikt nie mógł
dowiedzieć się, czy dana ofiara została zatruta. Były to biegunki, były to bóle głowy, nudności, wymioty, później utrata przytomności. I w kilkanaście godzin, jeżeli była to wysoka dawka, duża dawka trójtlenku arsenu, taka osoba umierała. Można również przewlekle podtruwać daną osobę. Oczywiście ma także objawy typu bóle brzucha, bóle mięśni, ale ma również zmiany skórne. I co jest charakterystyczne, jeżeli macie Państwo wrogów, chemików, chociaż wątpię, bo teraz to nie jest tak łatwo dostępne, ten trójtlenek arsenu. Proszę sprawdzać paznokcie, dlatego że prawdopodobnie te osoby, które pracowały w przemyśle z arszenikiem, takie objawy również miały. Miały takie, proszę zobaczyć tutaj, takie paski, białe paski na paznokciach, białe prążki nazywane pasmami Nysa, które są zdecydowanie jednym z objawów zatrucia trójtlenkiem arsenu. Poza tym wypadają włosy, co przy depilacji było oczywiście korzystne w starożytności, jednak to było podtruwanie się trójtlenkiem arsenu. Co jeszcze ciekawe, to niektórzy władcy myśleli, że jeżeli włożą na przykład ząb jadowy żmii albo jakiegoś węża do swojej szkatułki z cukrem czy z solą i na tym zębie jadowym pojawią się kropelki jakiegoś takiego, jakiej rosy, to na pewno wtedy to jest zatrute pożywienie. Oczywiście to była nieprawda. Poza tym zdarzało się również tak, że władcy sami jedli ten trójtlenek arsenu. Podawali go sobie na śniadanko w małych ilościach, bo twierdzili, że uodpornią się. I wtedy, jeżeli ktoś będzie chciał go otruć, to na pewno nic mu się nie stanie. Jak już Państwu mówiłam, trójtlenek arsenu jest bardzo łatwo wchłaniany przez układ pokarmowy. Jest bardzo toksyczny, również wchłaniany przez skórę i również wchłaniany przez drogi oddechowe. Jest bardzo szybka reakcja, jeżeli chodzi o eliminację tego związku. On metyluje do kwasu krokodylowego, a następnie z moczem jest wydalany, także bardzo trudno go wykryć. Ale jednak można to zrobić, dlatego że oprócz tego, że mocz może zawierać elementy trójtlenku arsenu, to jednak wbudowuje się również w kości, mięśnie, a przede wszystkim we włosy i paznokcie, czyli te elementy, które zawierają keratynę. Dlatego też wykryto właśnie u Napoleona Bonaparte takie pokłady, takie związki arszeniku w jego włosach. I tutaj eliminacja już nie jest tak szybka, nawet do kilku miesięcy ten arszenik może zostać w tych włosach czy tych paznokciach. Tak naprawdę trójtlenek arsenu był bardzo trudno wykrywalny. Dopiero w 1836 roku chemik z Londynu, Joseph Marsh, spostrzegł, że jeżeli podgrzewamy związki, które zawierają trójtlenek arsenu, to i położymy nad nimi taką porcelanową płytkę, to te opary zostawiają na tej porcelanowej płytce taki biały proszek. Tak naprawdę ta metoda jest wykorzystywana do dziś, tylko jest troszeczkę unowocześniona. Jest to tak zwana próba Marsha, gdzie wykonuje się reakcję trójtlenku arsenu z wodorem i następnie ten wodór arsen się podgrzewa. I jeżeli położymy porcelanową płytkę, to powstanie tak zwane lustro arsenowe, czyli odłoży się związek, który ma taki metaliczny kolor. Kropelki metalicznie zabarwionej struktury. To jest tak zwane lustro arsenowe. Oczywiście wiemy, że arszenik jest trucizną i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast już Hipokrates stwierdził, że jeżeli wykonamy maść, taką pastę na bazie trójtlenku arsenu, on wtedy nie miał białego arsenu, miał ten realgar albo aurypigment, czyli te związki w połączeniu, arszenik w połączeniu z siarką, to możemy leczyć obrzedzenia skóry. Również Galen stosował trójtlenek arsenu do leczenia zmian skóry. Tak samo w
różnego typu księgach Arystotelesa także mamy doniesienie o tym, że trójtlenek arsenu to zdecydowanie lek. Już Państwu mówiłam, że w VIII wieku Szabir, czyli ten arabski alchemik, otrzymał właśnie biały arsen, który bardzo długo był stosowany w medycynie chińskiej. Tak samo Paracelsus, który jest ojcem nowożytnej medycyny, i William Wittering, który również stwierdził, że naparstnica jest bardzo dobra na układ krwionośny, oni również stosowali trójtlenek arsenu. W 1700 roku Thomas Fowler stworzył 1% roztwór trójtlenku arsenu w dwuwęglaniu potasu, tak zwany arsenin potasu, który był stosowany bardzo długo w leczeniu łuszczycy. On próbował również, jeżeli chodzi o astmę, jeżeli chodzi o różnego typu egzemy skórne, ale włóżczyca to rzeczywiście była choroba, którą można było wyleczyć właśnie tym roztworem Fowlera. Później w 1910 roku Paul Ehrlich, był to człowiek, który był prekursorem również chemioterapii, wprowadził lek o nazwie Salvarsan, który był stosowany w przypadku śpiączki afrykańskiej i kiły. Jeżeli chodzi o kiłę, to leki na bazie trójtlenku arsenu zostały wyparte przez penicylinę. Natomiast, jeżeli chodzi o śpiączkę afrykańską, to do tej pory stosuje się leki na bazie trójtlenku arsenu w drugim stadium choroby, kiedy zajęty jest ośrodkowo układ nerwowy. W latach 60. lekarze chińscy stworzyli maść na bazie trójtlenku arsenu, było to Uniwersytet Medyczny w Harbin, do leczenia raka skóry. I oni stwierdzili, że owszem, jeżeli chodzi o powierzchniowe stosowanie trójtlenku arsenu, jest on w porządku. Natomiast jeżeli będziemy podawali doustnie związki na bazie trójtlenku arsenu, to na pewno są one toksyczne. O tej toksyczności nie chcieli mówić naukowcy z Bostonu, którzy właśnie ten roztwór Fowlera stosowali w 1878 roku do leczenia białaczki. Stwierdzili, że osobom, którym się podaje ten płyn, zdecydowanie zmniejsza się poziom choroby i te wyniki krwi są zdecydowanie lepsze. Oczywiście oni się strasznie kłócili z innymi naukowcami, którzy opracowali wyniki badań stwierdzające, że na 6 osób, które były chore na przewlekłą białaczkę szpikową, 5 z nich miało ostre zatrucie trójtlenkiem arsenu. Więc wyparto to działanie trójtlenkiem arsenu. Stwierdzono, że radio i chemioterapia jest zdecydowanie lepsze. Jednak ci chińscy naukowcy, którzy stosowali tą maść na bazie trójtlenku arsenu, oni strasznie się uparli, bo przecież skoro działa na nowotwory skóry, to dlaczego nie działa na nowotwory układu krwiotwórczego? Przecież powinien działać, prawda? Skoro działa na komórki nowotworowe. Więc zaczęli badać ten trójtlenek arsenu, ale stwierdzili, że skoro on jest toksyczny, podawany doustnie, prawdopodobnie byłby toksyczny, gdyby to były duże dawki podawane jakoś przez skórę, to może dożywa. I rzeczywiście w 1971 roku stwierdzono, że trójtlenek arsenu działa bardzo dobrze i powoduje leczenie wielu pacjentów z ostrą białaczką promielocytarną. Później, już od 1990 roku, stosowano arszenik powszechnie w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej. Wcześniej stosuje się zawsze kwas retinowy z chemioterapią. Kwas retinowy jest mniej toksyczny niż trójtlenek arsenu, ale jeżeli te metody z kwasem retinowym i z chemioterapią nie pomagają, nie skutkują, to wtedy stosuje się właśnie terapię arszenikiem. I w 2000 roku został wprowadzony lek o nazwie Tristenos, który zawiera czysty trójtlenek arsenu, 1 mg na 1 ml. Oczywiście zawiera związki, które, substancje, w których ten trójtlenek arsenu rozpuszczony jest. Natomiast nie zawierają innych czynnych substancji.
To jest czysty trójtlenek arsenu i on rzeczywiście powoduje wyleczenie u około nawet do 90% dorosłych pacjentów z ostromiłaczką promielocytową. Później w 2008 roku stosowano ten Tristenox w badaniu, to były badania już na poziomie klinicznym u dzieci, dzieci w wieku od 2 do 19 lat. I okazało się, że jeżeli dostosujemy ilość tego trójtlenku arsenu do masy ciała dzieciaków, to również ten trójtlenek arsenu jest skuteczny. Co takiego ta ostra białaczka promielocytarna? Tak naprawdę przyczyny powstawania białaczek do tej pory nie są znane. Mogą być tu jakieś mutacje związane z czynnikami środowiskowymi. Mogą być to mutacje związane z jakimiś uwarunkowaniami genetycznymi. Tak naprawdę do tej pory nikt nie potrafi podać jednej konkretnej przyczyny występowania białaczek, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Jak ona powstaje? Powstaje na skutek zmiany miejsca, lokalizacji pewnych genów na chromosomie. Po prostu gen czy chromosom, jeżeli chodzi o gen kodujący receptor kwasu retinowego, czyli RARα, on znajduje się w pobliżu chromosomu 17. On sobie biegnie do chromosomu 15 i się do niego przytula. Jeżeli te dwa geny się koło siebie znajdą, to one nie kodują dwóch odrębnych białek, tylko kodują jedno. Jedno, które nazywa się PML-RARα. I to białko hamuje nam różnicowanie komórek krwi. Bo tak naprawdę komórki krwi, czyli krwinki białe, one powstają z komórek macierzystych, później się różnicują w poszczególne stadia, aż do momentu typowych krwinek, które mamy na wykazie, na przykład na morfologii. Jeżeli ta komórka nie będzie się różnicowała, tylko będą się dzieliły, i będą biegły sobie do szpiku kostnego i tam się osadzą. I sobie będą tam, nie różnicując się. To wtedy mamy do czynienia właśnie z nowotworami krwi. Takim nowotworem krwi jest ostra białaczka promielocytarna. Tu promielocyty, które są jakby w szeregu przed dojrzałymi krwinkami, nie mogą się te dojrzałe krwinki zróżnicować. Co robi trójtlenek arsenu? Trójtlenek arsenu po prostu niszczy to białko, które hamuje różnicowanie. Jeżeli na początku mówiłam, że stosuje się kwas retinowy, żeby był mniej toksyczny troszeczkę od trójtlenku arsenu. Kwas retinowy działa tylko na tą część białka. Jeżeli nie da sobie rady, to trzeba użyć trójtlenku arsenu, który powoduje rozpad tego całego białka i w ten sposób umożliwia różnicowanie komórek, a później oczywiście ich śmierć. Bo wszystkie nasze komórki, naszego organizmu mają, tak jak my mamy cykl życiowy, one się rodzą, potem się różnicują, czyli tak jak my dojrzewamy, a następnie muszą umrzeć. Mają swój cykl. Nowotwory powstają wtedy, kiedy te komórki nam się mnożą, a nie różnicują się i nie umierają. Czyli mamy ich za dużo. Taka śmierć komórkowa, o której tutaj mowa, nazywana jest apoptozą. U nas w naszym organizmie wszystkie komórki, oczywiście zdrowe, ulegają takiej apoptozie, czyli takiej programowanej śmierci komórkowej, fizjologicznej, która zachodzi w naszym organizmie. Jeżeli tej apoptozy mamy za mało, to powstają nam nowotwory. Jeżeli mamy jej za dużo, bo zawsze w przyrodzie musi być równowaga. Jeżeli mamy jej za dużo, to wtedy mamy choroby neurodegeneracyjne. Powiedział, nie będę absolutnie Państwa zanudzać mechanizmem działania trójtlenku arsenu, bo to nie o to chodzi. Chciałabym, abyście Państwo tylko wiedzieli, że rozbija to białko, które hamuje nam różnicowanie komórek, a poza tym jeszcze wpływa na tą apoptozę, czyli na tą śmierć komórkową. Im
dopuje ją różnymi szlakami, czy też przez błonę komórkową, czy też przez mitochondria, czyli przez nasze centra energetyczne komórki, czy też przez jądro komórkowe, czy też na przykład przez glutatium. Co to takiego ten glutatium? Glutatium jest to związek, który występuje w komórkach i on wymiata nam z komórki wolne rodniki, które są dla nas niekorzystne. Natomiast jeżeli trójtlenek arsenu połączy się z tym glutationem w komórce, to wtedy te wolne rodniki nie są wymiatane, bo glutation nie może się zająć dwoma sprawami, tak? Tu rozmawia sobie z trójtlenkiem arsenu, a naraz ma jeszcze wymiatać tam te rodniki, które wolne rodniki, które są w komórce. Więc te wolne rodniki się nam nagromadzają w komórce. A jeżeli się nagromadzają, to komórka się broni i umiera. I właśnie jeżeli chodzi o nowotwory, to jest to dobrze, bo te komórki nowotworowe muszą umrzeć, żebyśmy mogli być zdrowi. Glutation również zawierają takie warzywa jak cebula na pewno, szparagi mają bardzo dużo glutationu, czyli tego wymiatacza wolnych rodników, na pewno brokuły i czosnek. Mają bardzo dużo tych związków, dlatego są bardzo zdrowe dla naszego organizmu. Jaka jest przyszłość, jeżeli chodzi o trójtlenek arsenu? Mam bardzo, naprawdę bardzo te dobre wyniki, jeżeli chodzi o leczenie różnego typu nowotworów. Białaczka, wiadomo, to już jest wprowadzone, już mamy zastosowanie kliniczne i ten trisenok, ten lek na bazie trójtlenku arsenu, jest to normalnie stosowany. Natomiast bardzo dobrze reagują, dobrze, czyli umierają, tak, w przypadku nowotworu, komórki raka płuc, szczególnie w połączeniu z sulindakiem. Co to takiego ten sulindak? To jest związek podobny do aspiryny. On działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, także coś w stylu pochodnej aspiryny. Bardzo dobrze również działa, jeżeli chodzi o terapię szpiczaka nogiego, w połączeniu z kwasem askorbinowym, czyli z naszą witaminką C oraz z borteozumidem, który jest związkiem atakującym organella, które niszczą nabiałka w komórce. Poza tym mamy mnóstwo doświadczeń na zwierzętach. Wstrzykiwany jest trójtlenek arsenu dobuzowo na przykład, jeżeli chodzi o raka sutka, no oczywiście powstałego u myszy. Jeżeli chodzi o jajnik, jeżeli chodzi o nowotwory wątroby, żołądka, prostaty, rak trzustki, ma bardzo dobre i obiecujące, myślę, na ten dzień rezultaty badań na zwierzętach. Oczywiście nie przeszło to do fazy przedklinicznej, gdzie są wykonywane próby na chorych pacjentów. To, proszę Państwa, jest definicja trójtlenku arsenu, którą znalazłam w tak zwanej nonsensownej encyklopedii. Zgadzam się, że jest to bardzo egzotyczna przyprawa ze względu na to, że była stosowana jako przyprawa do potraw większości potraw u władców. Jeżeli chodzi o smak i zapach, na pewno nie ma specyficznego ani smaku, ani zapachu, ale dodana jest na pewno niepowtarzalna. Poza tym, proszę Państwa, arszenik jest nie tylko jakby pionierem i jako truciciel, i jako lek, ale od 1939 roku jest wystawiana komedia w gatunku oczywiście czarnego humoru, no bo jak Państwo pewnie się domyślacie, tutaj chodzi o trujące właściwości trójtlenku arsenu, arszenik i stare korony. Sprawdzałam, proszę Państwa, te informacje, jak często jest wystawiana dana sztuka i mniej więcej raz w roku któryś z teatrów w Polsce tą sztukę wystawia. Opowiada ona o trzech kobietach, które, żeby złagodzić cierpienie mężczyzn na świecie, to zapraszając ich do siebie, podawały im wino z egzotyczną przyprawą w postaci trójtlenku arsenu. Więc drodzy Państwo, czy trójtlenek arsenu jest lekiem, czy jest trucizną? Ja powiem szczerze, że
Nie wiem. Zgodzę się pewnie z tym oto mądrym człowiekiem, który stwierdził, że tak naprawdę wszystkie te substancje są truciznami. Nawet możemy się otruć zwykłą witaminą C czy rutinoskorbinę, którą zażywamy, jeżeli weźmiemy go zbyt dużo, prawda? Więc myślę, że to dawka tak naprawdę jest w tym wszystkim ważna. Jeżeli jest to mała dawka, to może być lekiem. Natomiast jeżeli przedawkujemy, to jest to